Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 5, wersety od 31 do 35. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj kontynuujemy rozdział 5 Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus dyskutuje z innymi, którzy go oskarżają, którzy są zgorszeni tym, że właśnie on nazwał się Synem Bożym, tym samym uznał siebie za Boga i przedstawił siebie jako Boga. Gdzie Pan Jezus też pokazywał, że to on będzie sądził świat na sądzie ostatecznym. Dzisiaj rozprawia dalej. I daje świadectwo oraz no, zarzuca pewne sprawy tym, którzy do niego przyszli. Pan Jezus powołuje się tutaj na świadectwo. Co prawda, nie jest to pewne, czy, czy, czy w tych pierwszych wersetach mówi o składanym świadectwie przez Jana Chrzciciela, czy też przez Boga Ojca, czy też Ducha Świętego. Natomiast wyraźnie tutaj widać, że Pan Jezus kiedy mówi właśnie o tym kim jest i że wydaje świadectwo i te dzieła też wydają świadectwo o nim on wcale nie chce przekonać słuchających że on ma rację pan Jezus wskazuje właśnie na innych świadków którzy mówią o nim, którzy na niego wskazywali. Pan Jezus mówi to po to, aby ci ludzie zostali zbawieni, aby zostali uratowani. Czyli popatrzmy, mamy grono ludzi, którzy przyszli do pana Jezusa, którzy są na niego źli, którzy mu zarzucają pewne sprawy to, że tam przecież wcześniej uzdrowił człowieka w Szabat, a Jezus kieruje się do nich miłością. Pomimo to, że oni zarzucają mu tak wiele rzeczy, Złych rzeczy w ich mniemaniu, tylko złych rzeczy, że jest grzesznikiem, że złama jakieś przykazanie. Tylko w ich mniemaniu, ponieważ wyraźnie Pan Jezus wskazuje, że dobrze czynić można i w szabat, bo kiedy komuś wpadnie wół do studni, w innej przypowieści mówił, czy w innej historii, przepraszam, to każdy oczywiście dobrze chce uczynić i pomóc temu wołowi i wyciągnąć go. Więc to tylko i wyraźnie w sercach tych ludzi był jakiś grzech o który posądzali pana Jezusa. Ale pan Jezus wiedział, że jeżeli w niego nie uwierzą, to zostaną potępieni. Pan Jezus pięknie pokazuje tą miłość, którą ma do ludzi. Nie chodzi mu o to, aby przekonywać ich na siłę, bo będziecie potępieni, ale wskazuje na to, że rzeczywiście chce, aby zostali uratowani, aby uwierzyli w Mesjasza, w Chrystusa, w Syna człowieczego. I mówi też przecież, są ludzie, którym wy wierzycie, których wy cenicie, i oni składali świadectwo o mnie. O co wam teraz, kochani ludzie, chodzi? Możemy sobie to ściągnąć i cofnąć się. Niedawno to czytaliśmy. No, to są podcasty weekendowe, więc no, pewnie kilka tygodni temu, ale kiedy. Właśnie przechodził pan Jezus koło Jana chrzciciela, a wcześniej ludzie wypytywali się na chrzciciela: To może ty jesteś Mesjaszem, Przecież widzieli, że jest niesamowitym człowiekiem, a on mówi: Nie, nie, to nie ja. I nagle przechodzi pan Jezus i tak mówi Jan chrzciciel: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedział: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. To kiedy pan Jezus przyszedł do Jana chrzciciela, a ten go ochrzcił. I na następny dzień to czytamy w pierwszym rozdziale, 35 werset. Nazajusz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Popatrzcie się: Wiele osób dawało, a przede wszystkim Jan, chrzciciel, dawał świadectwo o Panu Jezusie, a ludzie wciąż. Gardzili i nie chcieli przyjąć, że jest to właśnie obiecany Mesjasz, obiecany Chrystus. Dlaczego tak się działo, że ci ludzie nie chcieli tego przyjmować? Zresztą jak i dzisiaj nie chcą tego wszystkiego przyjmować. 35 werset 5 rozdziału. On był lampą. I tutaj już Pan Jezus składa świadectwo, tym razem On składa świadectwo o Janie Chrzcicielu. Wcześniej Jan Chrzciciel składał świadectwo o Panu Jezusie, teraz odwrotnie. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. I tu jest właśnie problem wielu ludzi. Wiele osób zachwyca się Panem Jezusem. Zachwyca się zmianą sposobu myślenia, sposobu życia Lubi jak coś nowego pojawia się w ich życiu, kiedy widzą w szczególności, że coś starego już było niedobre, już ich męczyło i nagle jest ta zmiana życia. Tutaj ludzie zauważyli naukę Jana Chrzciciela, chociaż ona była twarda, bo przecież nazywał faryzeuszów plemię żmijowe, to mimo wszystko ludziom się to Podobało, chcieli czegoś nowego. Kiedy słyszeli, jak Pan Jezus naucza i widzieli, oczywiście, cuda, które on czyni, to również często mówili, że ten człowiek nie przemawia tak jak nasi nauczyciele do tej pory, ale on przemawia z mocą. To było coś niesamowitego. No ale my dzisiaj jesteśmy w piątym rozdziale. Do końca jeszcze nam sporo zostało. Właściwie można powiedzieć, początek nauczania. Pana Jezusa, dopiero jego służby, a już ma pełno zarzutów. I dzisiaj również tak się dzieje, kiedy ludzie właśnie nawracają się, przychodzą do Boga, jest tak pięknie, jest tak cudownie, a potem ci ludzie, którzy ponoć uwierzyli, gardzą Panem Jezusem. Znowu się tutaj muszę odwołać. To Do dobrego przykładu, który wydarzył się nie tak dawno temu. 4 lata temu. Kochani, cztery lata temu pojawił się wirus na świecie. Niesamowicie straszny wirus, który sterroryzował cały świat. Ludzie byli przerażeni. Po prostu te wszystkie problemy, które wcześniej mieli, plus ten wirus spowodował przerażenie. I wiele osób wtedy... Zwróciło się do Boga, zawołało, a Bóg odpowiedział. Wiele osób zaczęło czytać Pismo Święte i cieszyć się tym, że mogli znaleźć pokój i radość właśnie w Piśmie Świętym, że mogli znaleźć to wszystko w Jezusie Chrystusie. Nagle zaczęli ludzie uświadamiać sobie, że Bóg istnieje i Kościół istnieje. Co prawda ten Kościół, no niestety, musiał się zamknąć, nie było społeczności, ale z pomocą przyszedł internet, więc ludzie. Zaczęli lawinowo słuchać kazań oraz transmisji nabożeń z tych, na szczęście byli tacy, którzy się jeszcze nie wystraszyli, więc transmisji nabożeń z tych, którzy się nie wystraszyli i wszyscy pałali miłością do Jezusa Chrystusa. Nawet podejmowali ryzyko związane z tym, aby samemu Uczestniczyć w takim nabożeństwie czy w społeczności z innymi. Wszyscy się cieszyli, że rzeczywiście światło zaświeciło na świecie i ludziom zaczęło być lepiej. No ale po trzech latach można powiedzieć, że no wszystko wróciło do normy. Skończyły się restrykcje, skończyły się lockdowny i skończyło się też umiłowanie światła i umiłowanie. Pana Jezusa. Pan Jezus mówi o Janu Chrzciciele: O Chrzcicielu, że był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście się radować, krótki czas Jego światłem. Jak wiele osób, tylko krótki czas chce się radować tym światłem. Jest im źle, to się raduje światłem, to chce, ale jak się już zmieni sytuacja, to zostawiają to światło. W tym czasie, kiedy to mówi pan Jezus, Jan Chrzciciel jest w więzieniu. Nie ma Jana Chrzciciela z ludźmi. Kiedy on był i głosił, to ludzie do niego chodzili i chcieli go słuchać, ale potem nagle zniknął. I nikt jakby się zupełnie nie przejął tym, że Jan Chrzciciel zniknął. Ja nawet więcej powiem, jestem przekonany, że wielu się cieszyło, że on już zniknął. No bo ileż można słuchać przecież o tym Bogu. Potem pojawił się Jezus Chrystus i też wiele osób uradowało się tym, że Pojawił się Jezus Chrystus i mówił takie piękne rzeczy, ale czy on trochę nie przesadza i nie przesadzał, bo, bo ileż można. I widzimy tu już wyraźne zirytowanie ludzi, że cały czas chodzi ten Jezus i mówi o tym Bogu, i nie dość tego, że mówi, to jeszcze dobrze czyni. Wszystko to, co mówi, to jeszcze wykonuje. Jest to udowodnione Jego czynami. I dzisiaj, kochani, przez ten czas, kiedy były lockdowny, no to rzeczywiście nic nie mieliśmy do roboty, więc cieszyliśmy się tym, że mamy coś do roboty i że jest ten Jezus Chrystus, że znaleźliśmy tą radość. Ale kiedy wszystkie, całe to zagrożenie minęło i kiedy mogliśmy powrócić do normalnego życia, do pracy, mogliśmy normalnie wychodzić, mogliśmy normalnie zacząć jeździć na wakacje, spotykać się z innymi. No ale właśnie, został jeszcze Jezus. Zostali jeszcze ci pastorzy, ci kaznodzieje, którzy wtedy służyli, a oni dalej mówią. I mówią, przyjdźcie, przyjdźcie na nabożeństwo, przyjdźcie na spotkanie, chodźmy dalej ewangelizować. Ale my teraz nie możemy. Przecież musimy wrócić do pracy. My musimy wrócić do życia. No na chwilę to było dobre. Na tamtą chwilę to było dobre. Dobry był ten Jezus Chrystus. Ale co dzisiaj? Dzisiaj to już jest za długo. Kochani, taka dzisiaj jest narracja. Kiedy kościoły się zamknęły, pełno było chętnych do słuchania, do spotykania się. I tam, gdzie kościoły były otwarte, były pełne kolejki i zapisy, żeby tylko uczestniczyć w nabożeństwie. Ale tam, nawet, gdzie wytrwali ludzie, kiedy się nie zamknęli, dzisiaj. Nie mówię, że te kościoły świecą pustkami, ale już nie ma takiego obłożenia, natężenia. Dzisiaj ludzie już muszą wracać do własnych zajęć. Bo właśnie większość ludzi chciało mieć i radować się krótki czas tym światłem. A dzisiaj dzisiaj sobie muszą zająć tymi sprawami właśnie, które ich bardziej interesują. Kiedy dzisiaj jest, są ludzie wzywani do wychodzenia na ulicę, do głoszenia, do spotykania się, do spotkań modlitewnych, do studium biblijnego, do wyjazdu wspólnego na wakacje, to jak często słyszy się, że nie ma czasu, bo trzeba zrobić to, tamto, idzie wiosna, trzeba posiać, potem trzeba będzie kosić, potem trzeba będzie robić przyprawy, zaprawy i inne e, takiego rodzaju rzeczy. No dobrze, to odpocznijmy wspólnie zborowo. No właśnie, zborowo. Ja już mam dość. Chciałbym sobie sam odpocząć na własnych wakacjach, gdzie mnie nikt nie widzi, gdzie będę mógł się położyć, nic nie robić i napić piwa. Kochani, niestety, tak to dzisiaj wygląda. Tak to wyglądało 2000 lat temu, tak to wygląda w XXI wieku. Jest to przykre, jest to smutne, jak ludzie szukali pocieszenia radości, ale światła tylko i wyłącznie na krótki czas. Zafascynowaliśmy się Panem Jezusem, ale to była tylko taka fascynacja. Jest też taka książka Kyla Edelmana więcej niż fan. Ta książka to jest zbiór świadectw ludzi, którzy właśnie świadczą o tym, co Jezus zrobił w ich y, życiu. I można by było pomyśleć, że są fanami Pana Jezusa. Bo dzisiaj nam się kojarzy, że jeżeli ktoś jest fanem, ma idola, no to chce wiedzieć o nim wszystko. Ale tak to bywa z tymi ideolami, że oni przemijają, przychodzą następni. A my dzisiaj fanem jesteśmy takiego klubu piłkarskiego, a potem innego. Takiego piosenkarza, a potem innego, bo nam się już znudził. Kochani, nie możemy być. Zafascynowani Jezusem Chrystusem. Nie możemy być fanami Jezusa Chrystusa i jego słowa. To nie jest idol, to jest nasz Pan i zbawiciel. My mamy być w pełni poddani Jezusowi Chrystusowi. Kochani, to światło, kiedy przyszło na świat, ono świeci. Ale też jak czytaliśmy, ale ludzie chcieli odejść od tego światła, bo bardziej umiłowali ciemność. Jakie prawdziwe i jakie na czasie jest to w XXI wieku. Kochani, Pan Jezus zrobił niesamowite rzeczy. A przede wszystkim umarł za mój grzech. Zbawił mnie, ocalił. Nie możemy się tylko i wyłącznie fascynować Jezusem Chrystusem. My musimy żyć dla Jezusa Chrystusa i jeżeli chcemy naprawdę potem spędzić z nim życie w chwale. Tyle na dzisiaj. Zapraszam jutro. Kolejne świadectwa. A dzisiaj życzę dobrej nocy i zostańcie z Panem Bogiem. Drogie słuchaczu, proszę, nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa.